Bardzo często się zdarza, że człowiek mówi, że ma problem. Ma bardzo poważny problem i on nie wie, jak go rozwiązać. Problem to jest trudność. Trudność, którą trzeba pokonać, którą trzeba rozwiązać. Problem to jest ogromny wysiłek. No, duży problem to jest ogromny wysiłek, problem to jest wysiłek. Czyli podchodzimy do problemu jak do czegoś niechcianego. Natomiast uważam, że każdy problem dany jest człowiekowi razem z możliwością rozwiązania go. To nie ja to wymyślił, taki mądry człowiek to wymyślił, bardzo mądry człowiek to wymyślił. I ponieważ każdy problem jest również niezwykłym darem od losu, bo jeżeli mam problem i ja go rozwiążę, to ja na tym zyskuję ogromnie dużo. To znaczy, jak nie mam problemu i go nie rozwiążę, to nie zyskuję. To znaczy, żeby osiągnąć coś niezwykle ważnego w swoim życiu, trzeba mieć problem. Im ten problem jest większy, tym zwycięstwo jest większe. I dlatego, jak mamy małe problemiki, to mamy mało radości. Jak mamy duże problemy, to mamy dużo radości. I dlatego chcę wam powiedzieć, że każdy problem jest szansą, żeby osiągnąć cel, żeby się zbliżyć do swojego celu. Dlatego, kochani, życzę wam, żebyście korzystali z szansy, jaką wam daje los. Przysyłając lub dając lub tworząc problemy, to za każdym razem ten los daje wam szansę, żebyście osiągnęli coś niezwykłego. I dlatego życzę wam dużych problemów, bo tylko duże problemy dają duże osiągnięcia.